Tu Yoshiko, Elektrogranie. Już za niecałe dwa miesiące, bo 21 i 22 czerwca we wrocławskim Finleju odbędzie się dwudniowa Retrogrania. W związku z tym mam dla Was parę newsów. Po pierwsze, przyjedzie do nas legenda środowiska amigowego, były pracownik Commodore i prezes Amiga Technologies, Pedro Tiszczenko. Pedro przyjedzie opowiedzieć nam o swojej pracy w Commodore i późniejszej w Amigatech i o tym, jak odkrył w Indiach złoże nowiuśkich Amig 1200 i wprowadził je do Europy. Wizyta będzie też okazją do promowania jego nowej książki, która niedługo ukaże się na rynku. Przygotowaliśmy też smaczki dla fanów muzyki elektronicznej inspirowanej latami 80. W sobotę po 19 zagra dla Was Mikroorkiestra. Mikroorkiestra to zespół grający inteligentną muzykę przy użyciu kieszonkowych konsol do gier, na przykład Game Boy. Stylistycznie nawiązują do tradycji komputerów z lat 80. 8-bitowej sceny komputerowej Commodore 64, Atari, ZX Spectrum itd. W niedzielę, na zakończenie, zagra Marcin Kaczmarek, znany jako McKay. Od 25 lat zafascynowany elektroniką muzyk lub elektronik zafascynowany muzyką. Działa niezależnie, koncertuje, tworzy muzykę elektroniczną i ilustracyjną. Poza tym mam dla Was jeszcze dwa ogłoszenia. Jeśli chcecie współtworzyć z nami Retrogralnie 2014, nasz blog programowy stoi dla Was otworem. Interesujesz się komputerami, grami, konsolami? Chcesz podzielić się z innymi swoją pasją? Wyślij maila na program@retrogralnia.pl i zgłoś swoją prelekcję. Tych, którzy chcą nam pomóc w organizacji imprezy od kuchni, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem wolontariat@retrogralnia.pl. Będziemy razem świetnie się bawić, ustawiając stoły, nosząc komputery, pilnując, czy ktoś czegoś nie wynosi. Nie zapominajcie jednak, że Retrogralnia to głównie dobra zabawa, gry i kupa śmiechu. Po więcej informacji zajrzyjcie na stronę 2014retrogralnia.pl. Tymczasem żegnam Was, bo impreza sama się nie zrobi. Do zobaczenia! Yoshiko, Retrogralnia.